Błędy we Władcach Much, część trzecia. W odcinku Karnawał, gdy Anusiak tańczy z Angeliką, Angelika zaczęła mówić, ale nie miała animacji mówienia. Naprawdę jest niedobrze. Ale z ciebie ciota. W odcinku Istny Cyrk, Angelika weszła do pudła, w którym nie mogła się zmieścić, bo było o wiele mniejsze od niej. Hop, do środeczka. Hokus pokus, akra masakra. W odcinku Dzień Lotnika autobus nie miał animacji kół. W odcinku Murzynek Bambo, gdy chłopacy wracają ze szkoły, w pewnym momencie znika kawałek ręki Maślany. W odcinku Motorynka i Myszy Kiszki, kiedy chłopacy jadą samochodem, w niektórych momentach linie drogowe oddalają się od auta wolniej niż drzewa. W odcinku Motorynka i Myszy Kiszki, kiedy ludzie wysiadają z autobusu przed parkowa restaurant, tata Anusiaka ma nogi wbite w ziemię. W odcinku Zielona Haluna, kiedy pani Frau liczy uczniów w autobusie, okazuje się, że w klasie wszystkich uczniów jest 20. 20! Jesteśmy wszyscy! Jednak gdy wcześniej Czesio się schował i pani Frau nie policzyła tylko Czesia, to policzyła, że uczniów jest 18. Mimo że skoro brakowało tylko Czesia, to powinno być 19. 17, 18... 18? Tu kogo brakuje? W odcinku Kosmata Demokrancja, gdy Czesio był na cmentarzu i przyszedł do niego przekliniak, u przekliniaka zaczęła się animacja mówienia, zanim zaczął mówić. W odcinku Kosmata Demokrancja, gdy Czesio był na cmentarzu, zniknął mu przez chwilę kawałek dłoni. W odcinku Magiczne Moce, kiedy chłopacy gadali z Zajkowskim, Angeliką i Karoliną w kiblu, kawałek ręki Anusiaka się odłączył. W odcinku Magiczne Moce, gdy pani Frau gadała z chłopakami, w pewnym momencie jej źrenice wyszły poza jej oczy, a jej oczy były całkowicie białe. W odcinku Magiczne Moce, kiedy Maślana rozprawił się z łobuzami z 6 C, na turbanie konieczki przez chwilę pojawiła się czarna kreska. W odcinku Magiczne Moce, gdy chłopacy weszli do kibla, na spodniach konieczki przez chwilę zaczęła mrygać biała kropka. A na koniec aż dwa błędy, znalezione przez jednego z moich widzów. W odcinku Karta Maślany, podczas gdy pani Frau rozmawia z Maślaną o jego zachowaniu, to nogi ma wbite w podłogę. A kiedy chce odebrać mu kartę, to jej nogi wracają do normy. Oraz w odcinku Higieniczny Bluz, gdy chłopacy podchodzą do drzwi podsłuchać higienickę, to Anusiak nie ma animacji chodzenia.